Dzisiaj zostałem uwięziony w skrzyni pułapce i tylko moja narzeczona może mnie uratować. JJ-ka musi dzisiaj wykonać 20 różnych zadań i na każde zadanie ma tylko 10 sekund. Za każdym razem, kiedy JJ-ce nie uda się wykonać zadania, z tej oto rury nade mną zacznie lecieć woda. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy, jak JJ-ka mocno mnie kocha i czy faktycznie uda się jej uratować swoją miłość. Zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek, a wtedy do tej kabiny wchodzi JJ-ka i ja będę musiał ją uratować. Okej, uwaga. Przeskocz przez szaka! Dawaj JJ, jak ona przez niego nie przeskoczy, to ja po prostu nie wytrzymam. Szaku! Start! Kucaj! Nie zalicza! Nie no, udało się, stop! Udało się! Dobrze! Brawo! Mamy to, na razie bez zalania. Lecimy. Masz farta. Ja bym musiała na niego wskoczyć jak małpa. Bo ci pomogłem, gdyby nie ja, by nie poszło ci to. Łapka w górę dla szaka. Wymień trzech przyjaciół myszki Miki. To przecież jest proste, ona wychowana na Disneyu. Mini, Daisy i Kaczor Donald. Dobrze! Dobrze! Tak jest, łatwiutko, póki co nie idę na dno, let's go! Uwaga, wypij duszkiem sok pomidorowy! Trzymaj! O nie, coś mi się wydaje, że tutaj się raczej to nie uda, czekamy. Start! Dawaj! Ile mam na to? No 10 sekund, szybko! No, dawaj szybko! No i niestety, dziewczyna. Proszę, wypij to. Aaaa! Nie udało się! No i niestety. Mam nadzieję, ta kabina jest szczelna. Ale zimna woda! Krystian idzie na dno. Chcesz szuka? To jest obrzydliwe. Nie jest takie najgorsze. Nie ma takiej opcji, syna. Chcesz, to sobie dopij. Ciężka sprawa, wam powiem. Wody już mam, popij szczela. O! Robi się ciekawie. Jestem gotowa na czwarte zadanie. Uwaga! Rzuć monetą tak, żeby wypadła reszka. Przecież to w ogóle nie zależy ode mnie! Trzymaj monetę! Rzuć monetą, przecież to jest totalna losowość! Uwaga! Czas, start! Jest! Mamy to! Obronione za pierwszym razem! Wow! Udało się! Zarobiście! Mamy to! Zaśpiewaj coś, niczym śpiewak operowy. Czekaj. Nie ma opcji. Koniec. No co? No głos ci się łamał. Jak łamał? Mi się ładnie zaśpiewałem. No nie. Jakbyś chociaż raz pociągnęła ten dźwięk tak idealnie, a ty tak... Coś takiego było. No to zaśpiewaj ty. No dobra, ale to nie jest moje zadanie! Jest jakiś kurczak! Ale to nie ja mam Krystiana ratować, tak? Tylko ty! No i świetnie, druga partia wody leci na Krystiana, przez ciebie go zatopimy! Nie! O! Justyna, ja cię nauczę śpiewać, obiecuję! Rozgrywka? No lecisz! Zrób przewrót w tył i wstań na nogi. Hej, to proste, powinna dać sobie radę, ona z WF-u. Spoko, gipka babka. Ja... Start! Ale czekaj! Czekaj! Tadam! Nie ma opcji! No przecież ci salta! Masz na nogi idealnie stanąć! No przecież ci salta nie zrobię w tył i na nogi nie wyląduję. Ale to nie ma być salto, to masz po prostu tak idealnie zrobić do tyłu i dalej na stópki. No spróbuj jeszcze raz. To ci może zaliczę. No i miałeś drugą szansę. Koniec, Krystian pod wodę. Poszło gorzej niż za pierwszym razem. Nie! Jak? Jaki cudem nie możesz, nie potrafisz tego zrobić? To będzie ciężki dzień. Ja to wiem. Mam nadzieję, że ta konstrukcja wytrzyma. Dalej! Wymień imiona 5 smurfów. Ciamajda, papa smurf, osiłek, smurfetka i gargamel. Tart. Mądrala, papa smurf, smurfetka, ten. No i koniec! Jak oni się nazywali wszyscy? No nie wiem. Ja nie mam talentu do zapamiętywania imion z bajek, ani w ogóle niczego z bajek. Nie wiedziałaś tego! Co ty robiłeś, jak
Halo? Jakaś łamaga była, nie no, pamiętasz? Zaraz go zatopimy. Coś czuję, że dzisiaj zatonę. Łamaga był? No nie, ale jakaś ślamazara, smutas, były pewnie takie. Czyli ja. Ciamajda! Tak, to Ciamajda! Jeżeli pamiętacie jakieś imię jakiegoś smurfa z bajki, to napiszcie w komentarzu. Chętnie sobie przypomnimy. No. Traf piłką do kosza z 5 metrów. Szaku, zrobisz to za mnie. Start! Nie ma opcji. No pomóż! Dawaj! Kurde, no dawaj, biegnij! Co robisz? Szybko! Raz, dwa! No i koniec. Wiedziałem! Ale chociaż w tarczę trafiłam. No dobrze, no. To gratuluję, że trafiłaś w tarczę. Jak tam się Krystian trzyma? No jest ciężko. A będzie jeszcze gorzej przez ciebie! Przepraszam, nie chciałam. Już prawie mam wodę po pas. Masakra. Wymień 5 rzeczy, które nie wypada robić w windzie. Ona musi to wiedzieć. Musi to wiedzieć! Start! Pierdzieć, bekać, obgadywać i pchać, rozpychać się i robić pompki. Dobrze, w końcu! Uwaga. Znajdź ślimaka i weź go na rękę. Nie, ona nie ma opcji, żeby dopnęła ślimaka. Najgorzej. Ale mam nadzieję, wierzę w nią cały czas i w naszą miłość oczywiście. 3, 2, 1, start! Jak my nie mamy ślimaków przecież! Co nie mamy? A, to jest kupa Jessica. Nie, Justyna, tak nie można. Nie ma ślimaków, jest grzyb. Ślimak. Koniec, koniec. A jednak się przeliczyłem. O nie, nie znalazłam ślimaka, którego i tak jakbym pewnie znalazła, to bym nie wzięła na rękę. Bo się ich brzydzę i boję. No to subik dla Krystiana. Ostatni. Uwaga, 11 zadanie, to jest mój szczęśliwy numer, więc mam nadzieję, że będzie łatwe. Wejdź na dowolne drzewo! Wejdź na dowolne drzewo! Z tym na pewno muszę sobie poradzić, bo jak tego nie zrobi, to nie wiem. Tylko, że na podwórku mamy bardzo mało drzew. 3, 2, 1, go! Czekaj, dukuję! Nie, to nie kuje. Dawaj, szybko! No! Zaliczam! Zaliczasz? No zaliczam, no udało się. Krystian, uratowałam cię! Chyba, że to jest krzew, poczekaj, muszę się zastanowić. To jest drzewo! Nie, to jest chyba krzak. To jest drzewo! No dobra. Obiecuję, że to jest drzewo. Jak obiecujesz, to okej. Okay. Brawo! Kolejne zadanie brzmi następująco. Strąć wszystkie kubki w 3 rzutach. Start! Tak, dobrze, dawaj! Nie! Piłka! Krystian! Było blisko! Łap oddech! Justyna! Dlaczego? Nic nie poradzę. Bye bye, kamero. Pa pa. Idziesz na dno. Tak jak ja chyba pójdę. Tragedia, ale dobrze mi poszło. 2 na 3 rzuty? Ej, gdybyś trafiła tym drugim, to byś może zaliczyła to. Zalicz mi. Nie! Minus 2 punkty. Tak, -10! Kolejne zadanie. Powiedz cześć w 5 różnych językach. Mam nadzieję, że to wie. Start! Hi! Jak cześć? Czekaj! Hi, no. Cześć! Guten Morgen! I buenos dias. Nie ma opcji, koniec czasu, co ty już wymyślasz? Krystianowi na pewno nie będzie do śmiechu. Cześć, Krystian! Przepraszam. Nie! Jaki cudem tego nie wiedziała! Chociaż udawaj, że ci jest przykro. Chociaż udawaj, pod kamerę. Jest mi przykro, no ale co mam zrobić? Czemu się uśmiechasz? Stres mi zjadł. Wody jest już po pas, Justyna, skup się! Jestem coraz bardziej zestresowana. Zdejmij swojego buta, podrzuć i z powrotem załóż. Ja, powinna sobie poradzić, o ile ma klapki. Tart! Co jest? Dawaj, szybko. No włóż go!
Dobra, war, sprawdzamy, czy jest złożony, uwaga. Jest okej, zobacz. Normalnie chodzę, nie. Normalnie chodzę. Ale nie jest tak samo założone, no jak ten drugi. Jest normalnie założone. Ja dzisiaj jestem surowym sędzią, nie zaliczam. Proszę zalicz. Nie. Nie, no to zgłaszam sprzeciw, przecież jest założony but. Dobrze, sprzeciw został przyjęty i zostanie rozpatrzony w ciągu 3 tygodni. Zalewamy! No, utopimy go. Nie, my, tylko ty. Ty właśnie! Ja nie. Ja tylko nagrywam. Nie! Jak tego nie zrobiłaś? Nic nie poradzę. Słuchajcie, widzowie, dopingujcie mi w komentarzach, piszcie JJ Kagurą, to może mi się uda wykonać to zadanie. Zagraj w kamień, nożyce, papier z Szakiem i wygraj. No, Szaku zazwyczaj zawsze wygrywa, więc raczej sobie nie poradzi. Gramy do jednego. 3 po 3! Tak! Yeah! Kolejnego zadania ci nie zaliczę. Co? Tak, muszę punkty odrobić, niestety. Co? Brawo, JJ! Uratuj mnie, please. Chciałam tylko powiedzieć, że sędzia kapeć w komentarzu. No, zaraz zobaczymy. Beknij na głos! Justyna potrafi czasami się zachowywać niechlujnie, więc to jej się na pewno uda. Tart! O kurde. O kurde! Zaliczał! Ej! Zaskoczyłaś mnie pozytywnie! No swój chłop! Damski beczek! No dobrze! Zaliczał! Dziena! Dobrze! Moja szkoła! Moja szkoła! Zadanie 17. Którą literą polskiego alfabetu jest litera N, jak Natalia? Start! O kurcze! A ten o kurde! 15. Nie! Jak to nie? Źle! 18. Źle? Źle. Nie! Nie wiedziałam! Dobra. Nie no, zostało nam tak mało czasu i tak mało zadań, żeby go uratować. Podejrzewam, że teraz wody będzie aż po to. Zaczyna się robić grubo. Wybierz jedną gumę turbo. Szybszy samochód wygrywa. To będzie totalna losowość. Dawaj, JJ, jakieś Bugatti Veyron. Jako, że jestem ubrana na różowo, to wybieram różowy. Błagam, żeby to było jakieś, nie wiem, Ferrari. Albo jakie są jeszcze szybsze samochody? Peugeot. 500. Hyundai. Honda szybsza niż wygląda. Nie wiem, co to jest. On musi być turbo szybki, jakiś Azami His. Max speed 375 km na godzinę, słuchajcie. Myślę, że tutaj nie ma opcji, żeby jakiś samochód mnie przebił z taką furą. No to patrz teraz. 40 km na godzinę! Jakim cudem! Niemożliwe! Nie da się tak szybko jeździć! Kto tak szybko jeździ? Ferrari trafiłaś, co jest? Nie ma takich samochodów! No niestety, chcę jeść gumę, a ktoś na niej się topi. Super. Przepraszam! Jest! Znowu źle! Coś mi się wydaje, że zatonę! A wy, moi kochani, zostawcie subika na kanale, żeby być na bieżąco z tego typu kontentem! Patrzcie na to, widzowie! Masakra! Jak w dużym akwarium pionowym! Podbij piłkę 10 razy nogą w 10! 3, 2, 1, start! Nie! To jej się na pewno nie uda! Ona nie potrafi kopać piłki! Nie! Kurde, czekaj! Poczekaj! No dawaj! Raz, dwa, kurde! Koniec, koniec, Justyna! Nie, nie, nie! Daj mi szyno, szansę! Nie ma, ale... Wystarczyło, żebyś chociaż sobie podbiła, nie wiem, te wszystkie razy zliczyć do jednego. No to było 10. Nie, chyba. Było 6. Ja liczyłem cały czas, bo mało to robiłaś. Krystian idzie na dno, nie rób tak! Wiedziałem! Wiedziałem! Mam już wody po szyję! Słuchajcie, to jest ostatnie zadanie. Jeżeli je wykonam, uratuję Krystiana. Jeżeli nie, to no niestety okaże się, że jestem słabą narzeczoną. Skocz na bombę do basenu. 3, no nie, 2, no, 1, go! No, start! Nie, nie, teraz, nie, szybko! Nie, bo utonie! Nie, dawaj, utonie! Szybko! Nie, szybko na bombę! Na bombę, bo utonie, Justyna! No dawaj, na bombę, bo utonie! Kochanie, musisz to zrobić, inaczej się utopię!